Pani marszałek, panowie i panie posłowie. Przede wszystkim ta manipulacja danymi statystycznymi zawsze można przerobić na swoją modłę. Czy, panie pośle, czy w tych czasach można myśleć o inwestowaniu? Czy ludzie mają optymizm optymistyczny? Nie mają. Przede wszystkim, jeżeli jest wojna i jest za naszą jedzą, nie można tego. Tak samo też można manipulować danymi i państwo manipulujecie. Ja też mogę tak podać przykład, że w latach 2008-2014 po głowie bydła mlecznego zmniejszyło się o 450 sztuk, 16,7%. I przede wszystkim też trzeba to ująć, że mamy też problem taki, że zawsze jest spadek pogłowia, dlatego że jest większa wydajność i zawsze będzie spadać, czy pogłowie trzody chlewnej, czy pogłowie bydła. I możemy to zwalić na rząd Prawa i Sprawiedliwości, możemy to zwalić też na rząd Prawa i PSL-u i Platformy Obywatelskiej. Wtedy jak rządził Platforma Obywatelska z PSL-em, też zostały zniesione kwoty mleczne. To też powodowało perturbacje na rynku mlecznym. Obroniło się teraz to rolnictwo i mleczarstwo. Także chciałbym... Dobrze, ale teraz dziękuję właśnie bardzo. Jesteśmy, że już ten, że... Dziękuję inny. Bardzo, panie dziękuję. Pośle.